Do przeprowadzenia chromatografii cienkowarstwowej będziemy potrzebowali odpowiedniej płytki z żelem krzemionkowym oraz komory, o której później sobie trochę pomówimy. Zacznijmy od przyjrzenia się bliższemu płytce chromatograficznej. Ta akurat jest szklana, może też być plastikowa. W każdym razie jedna z tych stron jest zupełnie gładka, tutaj po prostu jest widoczna szyba. Natomiast z drugiej strony jest cienko rozprowadzony żel krzemionkowy, który będzie służyć za fazę stacjonarną w cienkowarstwowej chromatografii. Warto zwrócić uwagę na to, że tutaj jeden z rogów ma dosyć wyraźny ubytek w żelu krzemionkowym, więc ta krawędź będzie stanowiła górną krawędź, natomiast dolna krawędź będzie to ta, przy której naniesiemy próby, które już w tej chwili tutaj są w statywie. A to wszystko dlatego, że rozpuszczalnik, który będzie fazą ruchomą, powinien równomiernie wsiąkać w żel krzemionkowy i stanowić równe czoło chromatografii. Jeżeli byśmy tą krawędzią do dołu włożyli, to rozpuszczalnik by wsiąkał nierównomiernie i to wpłynąłoby negatywnie na rozdział związków w naszych próbkach. Teraz przyjrzyjmy się w takim razie komorze chromatograficznej, która jest tutaj zbudowana z dwóch elementów. Pierwszy to oczywiście ta pokrywa. Tutaj nie mamy szczególnych cech, którym warto się przyjrzeć. Natomiast komora chromatograficzna jest dość ciężka, jest zbudowana z grubego szkła. I taką ciekawostką jest to, że dno ma takie dno jest tak podniesione w centralnej części, można tak powiedzieć chyba. A to wszystko dlatego, że możemy niewielką objętość rozpuszczalnika tutaj wlać, a to będzie wystarczająca już ilość do tego, żeby po włożeniu płytki chromatograficznej rozpuszczalnik równomiernie zaczął wsiąkać do tego żelu krzemionkowego. Wobec tego tak byśmy włożyli tę płytkę, ale jest bardzo ważna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Powinniśmy najpierw wlać rozpuszczalnik stanowiący fazę ruchomą i na jakiś czas, zanim włożymy płytkę chromatograficzną, zamknąć komorę. Chodzi o to, żeby cała komora została właśnie oparami tego rozpuszczalnika równomiernie wypełniona, bo to będzie też miało wpływ na dobry rozdział związków w chromatografii cienkowarstwowej. Teraz zobaczmy, w jaki sposób można włożyć tę płytkę. Oczywiście musimy zachować ostrożność. Pamiętajmy, że ta górna strona, czy krawędź, to jest ta z ubytkiem w rogu właśnie. Teraz oczywiście pokazuję tak, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić. Oczywiście wkładanie do komory płytki bez próbek jest trochę pozbawione sensu, ale mniej więcej w taki sposób będziemy prowadzili, oczywiście zamykając komorę, chromatografię cienkowarstwową. Wyekstrahowane barwniki fotosyntetyczne teraz poddamy chromatografii cienkowarstwowej. Jest to chromatografia podziałowa, gdzie fazę stacjonarną będzie stanowić żel krzemionkowy, do którego doskonale będą adsorbować związki polarne. Fazą ruchomą będzie układ rozpuszczalników organicznych niepolarnych, w związku z tym z kolei niepolarne związki będą z łatwością migrować, słabo adsorbując do fazy stacjonarnej, a odwrotnie będą się zachowywać związki polarne. W tej chwili mam przed sobą taką płytkę do chromatografii cienkowarstwowej. Trzeba się z nią bardzo delikatnie obchodzić, ponieważ ten żel krzemionkowy stanowi bardzo cienką warstwę na powierzchni takiej plastikowej płytki. I przygotowując się do przeprowadzenia rozdziału właśnie tych związków chemicznych, które są w 7 probówkach Eppendorfa, musimy sobie wyznaczyć linię startu. Będziemy korzystać z ołówka i oczywiście z linijki. Wyznaczymy sobie tę linię na wysokości około 2 cm od dolnej krawędzi płytki, więc bardzo delikatnie sobie zaznaczymy tę odległość od dolnej krawędzi, a następnie cały czas zachowując delikatność, narysujemy sobie linię, która będzie linią
wzdłuż której będziemy nanosić nasze próbki. Żeby zachować równy odstęp między próbkami, też powinniśmy sobie zaznaczyć delikatne kropeczki w odstępie 1 cm, a pierwszą postawimy sobie w odległości 2 cm od brzegu, żeby uniknąć tak zwanego efektu brzegowego w trakcie migracji naszych związków. Więc 2 cm od brzegu pierwsza kropka i kolejna w odległości 1 cm, kolejna oczywiście w takiej samej odległości i w ten sposób ostatecznie postawimy sobie 7 kropek, ponieważ mamy 7 próbek do rozdzielenia. Nanoszenie związków przeprowadzimy wykorzystując pipetę automatyczną nastawioną na 4 mikrolitry i oczywiście odpowiednie końcówki mamy tutaj w pudełku i za każdym razem oczywiście będziemy musieli pamiętać o zmianie końcówek do pipety, żeby nie doprowadzić do zanieczyszczenia próbek nawzajem. Pipeta, tak jak wspomniałem, na 4 mikrolitry, natomiast to nie jest tak, że każda próbka będzie naniesiona w objętości jedynie 4 mikrolitrów. My całą tę rundę nanoszenia powtórzymy 3 razy, czyli w efekcie każdą próbkę naniesiemy w porcji 12 mikrolitrów. Natomiast chodzi o to, że gdybyśmy za jednym razem chcieli to zrobić, to tak naprawdę by się to nie udało, ponieważ próbka nie zdążyłaby po prostu zaadsorbować się, a rozpuszczalnik wyparować. Więc mniejszymi porcjami powtórzymy tę samą czynność 3-krotnie. Zaczniemy oczywiście od próbki numer 1. Pobieram 4 mikrolitry. I delikatnie zbliżam się do powierzchni płytki. I nanoszę te 4 mikrolitry, również nie w jednej porcji, tylko jak widać 3-4 razy zbliżam i oddalam końcówkę pipety automatycznej. Taka każda kropka powinna mieć średnicę 2-3 mm. Większe kropki mogą powodować to, że później rozdział będzie mniej czytelny, mniej wyraźny. Także w tej chwili nanieśliśmy pierwszą próbkę. Naniosę drugą próbkę. Zupełnie tak samo. I trzecią próbkę. W statywie te próbki, które już naniosłem, odstawiam do innego rzędu, żeby uniknąć potencjalnych pomyłek. I też dzięki temu będę wiedział, ile rund nanoszenia już się odbyło. Widać, że te pierwsze próbki wcześniej naniesione, czyli pierwsza, druga, trzecia, już są takie bledsze. To oznacza, że rozpuszczalnik wyparował, więc można przystąpić do drugiej rundy nanoszenia znów wszystkich oczywiście 7 próbek. Zaczynamy od pierwszej. I celujemy w ten sam punkt oczywiście, co za pierwszym razem. W tej chwili nanieśliśmy w sumie 8 mikrolitrów naszego ekstraktu i tak samo będziemy postępować dla pozostałych 6 próbek. Nanieśliśmy właśnie 6. i ostatnia z drugiej rundy nanoszenia.
siódma próbka. I przechodzimy do trzeciej rundy. Oczywiście zaczynamy od próbki numer 1. Kolejne 4 mikrolitry. I w tej chwili będzie to już 12 mikrolitrów naniesionych w jednym punkcie. Cały czas kropka ma średnicę, myślę, że nie przekraczającą 3 mm. I tak samo postąpimy z kolejnymi 6 próbkami. Właśnie nanieśliśmy ostatnią próbkę z trzeciej rundy. W tym momencie mamy przy każdej kropce 12 mikrolitrów próby naniesionej i możemy przystąpić do rozdziału chromatograficznego w kamerze chromatograficznej.